Kafe Silesia, poranny program naszej telewizji, a teraz pora na swego rodzaju nowość. Przegląd prasy śląskiej. Podejmujemy współpracę z naszą śląską lokalną prasą. No i będzie nam bardzo miło przedstawiać częściowo oczywiście zawartość poszczególnych gazet, tygodników. Już teraz pora, aby przyjrzeć się bliżej tygodnikowi prudnickiemu. Zaczynamy zatem, zachęcamy do tego, abyście Państwo sięgnęli po tę właśnie prasę. Czy obiekty po Froteksie zostaną zagospodarowane? To jeden z artykułów, które znaleźć można w tygodniku prudnickim. Grupa osób zastanawia się, czy pofroteksowe budynki nadają się do wykorzystania m.in. na cele rekreacyjno-rozrywkowe. To na razie tylko wstępny pomysł, ale od czegoś zawsze trzeba zacząć. Inicjatywa ważna, warto o niej przeczytać w tygodniku prudnickim. Zapomniany Florian Prudnicki. Wizerunki świętego Floriana są bardzo popularne na ziemi prudnickiej i nie tylko tutaj. Te najbardziej znane w postaci wiekowych figur znajdują się w Głogówku, na Ratuszu oraz również w Chrzelicach. Jak się okazuje, nie tylko tam, ponieważ odnaleziono niedawno nowe miejsce, które stanowi obecnie punkt zainteresowania. Warto o tym przeczytać w artykule w tygodniku prudnickim. Tutaj również informacja o 8. zlocie motocyklowym w Prudniku, w imprezie, która odbędzie się w terminie od 26 do 28 lipca, czyli już najbliższy weekend. Można wziąć udział na dwa sposoby, jako pełnosprawny uczestnik zmotoryzowany lub jako publiczność. Dlaczego warto skierować swoje kroki do Prudnika i wziąć udział w tym zlocie? Przeczytajcie Państwo w tygodniku prudnickim tutaj artykuł na ten temat. 4 promile. Ogólnopolskie środki masowego przekazu ponownie mówiły o Prudniku, tym razem za sprawą czujnego mieszkańca stolicy powiatu, który udaremnił pewnej kobiecie jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Cóż więcej wynika z tej historii? Więcej na pewno znajdziecie Państwo w tygodniku prudnickim, który jest jednym z partnerów naszego programu. Więcej na temat prasy śląskiej już niebawem. Zaglądać będziemy do kolejnych gazet.